Pytań na dzisiejsze spotkanie z księdzem arcybiskupem napłynęło bardzo wiele, ale formuła dialogów w katedrze jest taka, że za chwilę jest czas na to, abyśmy my, obecni tutaj, zadali ewentualne pytanie księdzu arcybiskupowi. W tej przerwie Mały Chór Wielkich Serc zaśpiewa dla nas kolejną pieśń. Ja chcę jednak podkreślić wyjątkowość dzisiejszego wieczoru. Powiem, że nasza katedra łódzka staje się taką wyjątkową przestrzenią, ponieważ dzięki Radiu Maryja i dzięki telewizji Trwam ten głos dociera do bardzo wielu rodzin w naszej ojczyźnie, ale także poza jej granicami. My chcemy ten katolicki głos nie tylko uszanować, ale chcemy robić wszystko, aby on z wielką godnością docierał do nas wszystkich, abyśmy troszczyli się o to, aby katolickie media kształtowały naszą świadomość nowej ewangelizacji. A teraz dla nas Mały Chór Wielkich Serc.